200 samochodów elektrycznych ma wyjechać na ulicę Wrocławia już w przyszłym roku. Wypożyczalnia ekopojazdów będzie alternatywą dla komunikacji miejskiej, a wrocławianie za uruchomienie całego systemu nie zapłacą ani złotówki. Urzędnicy szacują, że cena za pojedynczy kurs ma być niższa niż na przykład za przejazd taksówką. Samochody będzie można wypożyczać na zasadach free floating, to znaczy, że będzie można zarówno wypożyczyć, jak i oddać niekoniecznie tam, gdzie będzie stacja ładowania, tylko na zwykłym, normalnym miejscu parkingowym w mieście. Operatorem miejskiej wypożyczalni aut elektrycznych będzie firma Enigma. Miasto sprawi, że pojazdy napędzane na prąd będą uprzywilejowane oraz wyznaczy dla nich odpowiednie miejsca parkingowe. Stacje ładujące będą zlokalizowane głównie w centrum, ale też między innymi na Placu Solnym, Grunwaldzkim, Ostrowie Tumskim czy przy Hali Stulecia. Przede wszystkim wybieramy takie miejsca, gdzie jest łatwy dostęp do podłączenia tej stacji ładowania pojazdów. Zasięg samochodu elektrycznego to od 80 km zimą do 170 km latem. Stosowanie samochodów z napędem elektrycznym, czyli samochodów zeroemisyjnych, bezpośrednio przekłada się na brak emisji zanieczyszczeń, w związku z tym poprawia jakość powietrza. I dlatego, jak twierdzą naukowcy, samochody elektryczne są przyszłością motoryzacji. Samochód elektryczny z punktu widzenia kierowcy niewiele różni się od zwykłego samochodu spalinowego. Mamy tutaj taki nastawnik, który przypomina automatyczną skrzynię biegów, gdzie mamy tryb parkingu, bieg wsteczny, neutralny i tryb jazdy, czyli drive. No, wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku samochodu z silnikiem spalinowym i automatyczną skrzynią biegów. Natomiast w rzeczywistości ten samochód nie ma skrzyni biegów, tylko po prostu to jest nastawnik trybu jazdy. Podpisanie umowy ma nastąpić na przełomie lutego i marca. Wtedy znany będzie też sposób płatności za wypożyczenie elektrycznego samochodu. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Widzimy, że jeszcze ładowanie.